Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was serdecznie, kochani. Słuchajcie, jestem Zakopanem. Słuchaj, mój pierwszy zjazd deską od ponad roku. Masakra. Ja nie wiem, czy się nie zabiję. Żartuję oczywiście. Słuchajcie, jest rewelacyjnie. Jest dużo śniegu. Jak widzicie za mną, proszę bardzo, pokażę wam. Tak? Zobaczcie, jak wygląda stok. Ale nie, bo mówimy, to mówimy teraz. Jest po prostu cudownie. I słuchajcie, to dlaczego jeżdżę na desce? Ja myślę, że to jest takie hobby. Każdy z nas powinien mieć coś, co pozwala mu się odprężyć, zapomnieć. No nie da się zapomnieć, ale przede wszystkim może nabrać sił do tego, aby na coś popatrzeć z innej perspektywy, z innej strony. I słuchajcie, no najlepiej siedzieć przed telewizorkiem, pić kawę. To jest wygodne, cieplutko, jest nam i tak dalej. Dlatego sport zimowy wymaga chęci. Chęci, samodyscypliny, tak, no i konkretnej decyzji. I tak samo jest z życiem duchowym. Żeby w życiu duchowym robić postępy, to trzeba chęci. Tak samo jak jeżdżę na desce, nie mogę się zrażać, że raz upadnę, czy dwa, czy potłukę się, tak, czy mój tyłek mnie będzie bolał od upadków, tylko po prostu muszę powstawać i jechać dalej, zaczynać od nowa i zaczynać wspinać się coraz wyżej, a więc jeździć z górek, które są trudniejsze, tak, są strome. I tak jest w życiu duchowym. Ja nie mogę stać w jednym miejscu. Ja po prostu też muszę iść do przodu, ale nie mogę stracić motywacji, nie mogę stracić chęci do tego, aby się rozwijać. Słuchajcie, za chwilę, a może jutro, a może dzisiaj jeszcze coś powiem. Pozdrawiam was serdecznie, cieplutko błogosławię wam. I słuchajcie, no mam nadzieję, że się zobaczymy. Jak nie, znaczy nie, no powinniśmy się zobaczyć, najwyżej połamany wrócę. Pa, pa, niech Pan Bóg was błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Trzymajcie się z Bogiem. Do zobaczenia i usłyszenia.